Czy to jest dobry internet? Tak. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Prezydencie. Na początek chciałbym bardzo podziękować, że mamy szansę porozmawiać z Panem Prezydentem, a przy okazji zapytać, jak się nasz pracownik czuje. Czy my jesteśmy zadowoleni z naszego pracownika, jako obywatele, jako wyborcy, a nieco śmiesznie zapytam, czy nasz pracownik też takie ma uczucie, że jest darzony, że tak powiem, odpowiednim zaufaniem ze strony społeczeństwa. No, po owocach go poznacie, zobaczymy jak to będzie po czasie. Ja poczekam jeszcze, bo na dzisiaj uważam, że ten poziom życzliwości jest bardzo wysoki. Czuję to każdego dnia na ulicy, w sklepie, na targowisku, gdy robię zakupy. Ale to zawsze praca ocenia się po jakimś czasie z dystansu i cieszę się, że póki co Państwo są zadowoleni. Ja też jestem z tej życzliwości i to jest jednocześnie też dla mnie bardzo duża motywacja do pracy. Także witam wszystkich serdecznie, bardzo mi miło, a jednocześnie też no, nie będę ukrywał, że bardzo szanuję to, co do tej pory ruchy obywatelskie robią i robiły, w szczególności, gdy to jest taka praca społeczna, taka organiczna, typowa dla Wielkopolski i chciałem za to serdecznie Państwu podziękować. To jest bardzo potrzebne, bardzo ważne i też do tej pory z tymi osobami, które są nadal aktywne w ramach KOD-u, utrzymuję taki osobisty kontakt i to zarówno z tymi, którzy mieszkają w Poznaniu, jak i te, które są gdzieś aktywne w innych województwach. Bardzo dziękuję za te miłe słowa. Muszę powiedzieć, że całe moje grono, nie tylko kodowskie, ale obywatele RP oraz szereg innych grup, które powstało na bazie KOD-u, jest aktywne mniej lub bardziej na różnych polach, ale to, co nas interesuje, to przede wszystkim ta życzliwość i spojrzenie sympatyczne na samorządy. Według tego, co się dzieje i naszej oceny, samorządy są w zasadzie ostatnią nadzieją, ponieważ Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny to są instytucje, które właściwie są pod ogromnym wręcz kontrolą partyjną, nie mówię polityczną, ale partyjną, co jest jeszcze gorsze. I my rozmawiając ze sobą, wybierając, spierając się o to, czy Hołownia, czy Trzaskowski, czy Jaśkowiak, czy jeszcze kto inny, nieważne nazwisko, wychodzimy z założenia, że prezydentura jest ważna, a nie prezydent. Fajnie, jak on jest wysportowany, jak on jest mądry, jak on zna języki, wszystko dobrze. Myślę tu o panu prezydencie i o na przykład kandydacie na prezydenta, jednym czy drugim, czy trzecim, bo to są ludzie faktycznie wykształceni, w miarę młodzi, idealnie na stanowiska odpowiedzialne, ale samorządowcy mają naszą jakby sympatię. Darzymy sympatią samorządu, bo wy jesteście na tej pierwszej linii. Ja bardzo cieszę się, że mogę na przykład bez wielkich zapowiedzi być tutaj gościem u pana prezydenta, porozmawiać, spytać wprost. I muszę powiedzieć, że w Poznaniu pan nigdy nie unika kontaktu i mieliśmy spotkanie, gdzie pańscy przeciwnicy byli bardzo aktywni i atakowali w niewybredny sposób, ale jak się okazało, zupełnie bijąc poniżej pasa, albo obok zupełnie, bo się okazało, że obwiniali pana za to, co poprzednie władze robiły albo nie zrobiły. Ale w związku z tym, bo rozgadałem się, to jest pana czas, pytanie miałbym może już takie bardzo konkretne, jak sytuacja w Poznaniu z pandemią związana wygląda? Ilu mamy chorych, czy to rośnie, czy to się wypłaszczyło, jak teraz modnie mówią? Jaka jest sytuacja dzisiaj? W Poznaniu i w powiecie ta sytuacja jest dobra, czy nawet bardzo dobra. Inaczej mówiąc, te działania, które podjęliśmy, w szczególności szybkie zamknięcie szkół, przedszkoli, wyizolowanie domów pomocy społecznej. To było bardzo istotne. Wyposażenie tych domów pomocy społecznej w środki dezynfekcyjne, w rękawiczki. W takim DPS-ie dziennie schodzi około 3000 par rękawiczek. I my w odpowiednim czasie wyposażyliśmy te DPS-y w środki ochrony przeciwko
właśnie zarażeniom, tak, czy przeciwdziałające zarażeniom. I to pozwoliło uniknąć nam epidemii w tych miejscach. Widzimy po prostu po tych sytuacjach z DPS-ów, zakładów opiekuńczo-leczniczych, że to były takie miejsca, w których dochodziło do wysypu tych zakażeń. I to był też wielki problem, wielkie wyzwanie dla lekarzy, dla pielęgniarek, dlatego że do szpitala trafiały osoby nie tylko chore na COVID-19, ale również osoby niesamodzielne, osoby, które też wymagały specjalnej opieki pielęgnacyjnej. Były momenty, w których my mieliśmy na 200 osób w szpitalu, to 150-160 to były osoby, które trafiły do nas z DPS-ów, nie z Poznania, ani z powiatu, tylko właśnie z tych miejscowości dalszych w Wielkopolsce. I ta solidarność, te darowizny na rzecz szpitala w wysokości 10 milionów złotych i jednocześnie też szybkie działania, które podjęliśmy razem, odpowiedzialność mieszkańców pozwoliła w Poznaniu uniknąć tutaj dużego problemu. Dzisiaj mamy w szpitalu 64 osoby, które są zdiagnozowane pozytywnie i łącznie w szpitalu jest 81 osób. A jeśli chodzi o Poznań i powiat poznański, to ta sytuacja jest na tyle dobra, że właściwie zakażonych w Poznaniu mamy 44 osoby, w tym w szpitalu 10 i w izolatorium 2 osoby, czyli łącznie na dzisiaj mamy w Poznaniu 56 osób, w powiecie 16 i też sama izolacja to jest 11 osób, a w Poznaniu 44, w szpitalu 2 osoby, czyli łącznie z powiatu i z Poznania, czyli bardzo dużego już ośrodka, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, mamy de facto w tym naszym szpitalu wojewódzkim 12 osób. Też są bardzo pozytywne te dane dotyczące liczby ozdrowień. Jeśli chodzi o zgony, które miały miejsce w szpitalu, to tego jest sporo, bo to jest 111, ozdrowieńców 246, ale też jeśli chodzi o liczbę osób, które z Poznania zostały dotknięte już zgonami, to to jest de facto Poznań i powiat, to jest łącznie 5 osób. Także a ozdrowieńców mamy 136. Także przede wszystkim odpowiedzialność ludzi. To było kluczowe w tym wszystkim, że nie mieliśmy takich ognisk, gdzie te zakażenia występowały, na przykład właśnie w czy DPS-ach, czy też w szkołach. I te szybkie komunikaty, które przekierowaliśmy do mieszkańców, one dały ten efekt, że higiena, mycie rąk, jednak zakładanie maseczki tam, gdzie się tego dystansu nie udało utrzymać, one nam dały tak naprawdę na dzisiaj bardzo pozytywne efekty, ale też musimy mieć na względzie, że ta sytuacja cały czas może się zmieniać. Przykład Śląska i tego, że powstaje takie ognisko, ona pokazuje, jak łatwo ten wirus przeskakuje, w związku z tym cały czas trzeba zachować jakąś ostrożność. Nie możemy tak naprawdę pozwolić sobie na lekceważenie tego wirusa, ale coraz więcej o nim wiemy, coraz więcej widzimy też, jak on się przenosi. A jednocześnie też mi się chciało odnieść do tego pierwszego wątku, który pan sygnalizował. Po pierwsze, no, bycie w samorządzie oznacza bycie blisko mieszkańców. Ja też zakładam, że takie wsłuchanie się w głos mieszkańców, którzy mają prawo być krytyczni wobec tego, co robimy, ale wobec tego też, co zauważają naokoło, to pozwala nam wyciągać wnioski. I ja bardzo lubię taką krytykę, którą też czasami widzę w ustach osób z tych ruchów obywatelskich, z KOD-u, bo to jest taka krytyka, która jest również z tyłu tej krytyki jest życzliwość, jest troska o to, żebyśmy coś mogli zrobić lepiej. Czasami spotykam się z krytyką na przykład na poziomie radnych PiS-u Rady Miasta. Nie będę mówił już może o poziomie tej krytyki, ale tam nie ma absolutnie tak naprawdę na celu dobra.
państwa, to jest tylko krytyka dla krytyki, krytykanstwo po to, żeby pokazać, że coś się robi źle. A jeżeli to występuje już w ustach takich osób, jak na przykład pani Sara Szynkowska-Welsenk, czyli jej brat, który jest tutaj szefem tych struktur partyjnych PiS-u, to czasami to budzi wręcz zażenowanie. Tak? To zresztą sprawia w zakłopotanie również często dziennikarzy ten poziom tej argumentacji i płytkość tych wypowiedzi. Bardzo dziękuję. Ja miałem też wywiad z panem Wróblewskim, człowiekiem niewątpliwie wykształconym, nie używającym brzydkich słów, ale to chyba są jego jedyne pozytywne cechy. Chociaż nie chciałbym o ludziach mówić konkretnie, tylko raczej o zjawiskach. Natomiast też odczuwam coś takiego, co pan prezydent powiedział, że jest krytykanstwo z drugiej strony, a nie ma życzliwych pytań i jakiejś takiej pomocy w tym, co pan robi i co my byśmy chcieli, żeby się stało. Ja jeszcze bym, jeżeli jesteśmy przy samorządach, chciałbym spytać, bo mnie to bardzo nurtuje i rzecz dotyczy współpracy między samorządami. My jesteśmy w Poznaniu, dużym mieście, metropolii. Zdaje się, że jesteśmy w związku metropolii, tak? Unii Metropolii. Okay. A mówiąc krótko, czy pan prezydent widzi burmistrzów, wójtów, którzy pełnią też bardzo ważną, podstawową rolę samorządową? Czy oni mają dość wsparcia? Czy oni nie są troszkę osamotnieni? Czy ze strony samorządu takiego jak nasz poznański, jak pana urząd, nie potrzeba by było trochę więcej uwagi? A może ta współpraca jest, ta pomoc jest? Czy po pierwsze, my jesteśmy zrzeszeni nie tylko w Unii Metropolii, która grupuje te największe miasta, czy właściwie metropolie, bo to są obszary metropolitalne. W przypadku Poznania to jest nie tylko Poznań, ale to są też gminy sąsiednie, ale też i Śrem czy Bóg. I my działamy w ramach tego Stowarzyszenia Metropolia Poznań i Metropolia Poznań czy Poznań jest też zrzeszony w tej Unii Metropolii. Poza tym jesteśmy członkiem Związku Miast Polskich, gdzie jest około 300 mniejszych i większych miasteczek. Wymieniamy się doświadczeniami, staramy się też wspierać, staramy się wymieniać poglądami i tu ta współpraca też jest bardzo dobra, bardzo mocna. Przecież ja z tymi gminami sąsiednimi, mamy przecież GOAP, czyli Związek Międzygminny, próbujemy też poukładać te kwestie, które się wiążą z transportem, chociażby w zakresie PKS-u. I oczywiście, że ich sytuacja jest trudniejsza, bo ten głos prezydentów dużych miast, on brzmi donośniej. My też mamy większe zaplecze. Piątka Kaczyńskiego kosztowała nas sporo, ale dzisiaj, jeżeli patrzymy przez pryzmat miast, to w dużo trudniejszej sytuacji są miasta wielkości Sieradza niż na przykład te duże typu Wrocław, Gdańsk czy Poznań. Wymieniamy się doświadczeniami, wspieramy się i widzimy też, że niezależnie od tego, jakie kto ma barwy partyjne, bo są przecież wśród nas też i ci, którzy byli wspierani przez Zjednoczoną Prawicę. Oni dzisiaj bardzo krytycznie odnoszą się do tych działań ze strony rządu i o ile jeszcze dzisiaj samorząd sobie radzi, to my mamy świadomość wagi wyborów prezydenckich i jeżeli wygra te wybory prezydent Duda, co powoli staje się coraz mniej realne i tutaj nadzieja jest na to, że jednak on te wybory przegra, to my mamy też jasność i również ci koledzy, którzy są z PiS-u czy z Zjednoczonej Prawicy, że samorządu nie będzie, to ten samorząd zostanie tak naprawdę zaorany i tych obowiązków będziemy mieli coraz więcej, pieniędzy coraz mniej i będzie taka narracja też kreowana przez media publiczne, że samorządy nie potrafią sobie radzić, że samorządy są słabe, w sensie takim również zarządczym. Będą nadal kontynuowane te wątki takie, że właśnie tutaj wykazywane będą błędy w mniejszych, większych miejscowościach i ta centralizacja władzy będzie postępować. Panie prezydencie,
takie już konkretne pytania, bo też zadają nam nasi widzowie, widzę i w poprzednich rozmowach. Sobota, spotkanie z panem prezydentem Trzaskowskim, obecnie Warszawy, z panem prezydentem i jeszcze pewnie kilkoma gośćmi. Pytanie było, czy to jest zgłoszone, czy nie zgłoszone. Ja widziałem odpowiedź którejś z pań, że to jest spotkanie prywatne. Poza tym, nawet jakikolwiek charakter by to miało, to zachowując środki zalecane przez lekarzy przede wszystkim, bo ich powinniśmy słuchać, uważam, że możemy się, nawet zachowując te 150 osób niby przewidziane, się spotykać w ten czy inny sposób. Ja nie idę na spacer, ja idę zademonstrować swoją obywatelskość i swoją niezgodę na to, co jest robione. Pan prezydent musi mieć jak gdyby większe, szersze spojrzenie. Ja natomiast jako obywatel mogę być krnąbrny. I tą krnąbrność pokazuje w sposób grzeczny, ale stanowczy. Ja nie idę na spacer. Ja idę zaprotestować przeciwko temu, co wyrabia obecny rząd. Ale przejdźmy do pytań konkretnych. Jak te obostrzenia, może brak pieniędzy, mniej pieniędzy w budżecie miasta wpłyną na inwestycje? Myślę o tramwaju do Naramowic i o przebudowie ulicy Głogowskiej. No, po pierwsze, dzisiaj jeszcze nie wiemy, w jakim stopniu wpłyną, bo ta fala zwolnień, której się spodziewamy, ona będzie miała miejsce takie mniej więcej w lipcu. I mamy już informacje, przedsiębiorcy najczęściej z wyprzedzeniem mówią mi o pewnych swoich planach w tym obszarze. Także ja mam świadomość tego, co się będzie mniej więcej działo. Widzimy te spadające wpływy z CIT-u, z PIT-u. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że te wszystkie tarcze, które rząd wymyśla, one będą tekturowe, bo jeżeli rząd zacznie drukować poprzez NBP, bo taką dyspozycję wyda Kaczyński prezesowi NBP pieniądze, to się skończy bardzo dużą inflacją i nasz rząd nie ma możliwości tak naprawdę. To jest mówienie tylko, że oni nie mają pieniędzy. Oczywiście teraz te bony turystyczne i tak dalej próbują ratować się politycznie i nie mam żadnych złudzeń, że wpływy z VAT-u będą niższe, co będzie oznaczało niższe wpływy do budżetu, że możliwości do drukowania pieniędzy też są ograniczone, a jeżeli to się będzie wiązało z dużą inflacją, no to oczywiście to się będzie też wiązało z wyjściem inwestorów zagranicznych z Polski. Tak? Te wszystkie propagandowe twierdzenia, tak? Znamy przecież te wszystkie opowieści o tym, że będziemy imperium w zakresie budowy samochodów elektrycznych i tych wszystkich innych rzeczy, tak? No oni nie potrafią tak naprawdę zakupić maseczek z certyfikatem w rozsądnej cenie, tak? Czy respiratorów. No to co tu mówić w ogóle o zarządzaniu państwem, tak? To widać te jednak błędy i brak umiejętności zarządczych, a tak zawsze będzie, jeżeli kluczem do tutaj mianowania pewnych osób odpowiedzialnych za ważne przedsiębiorstwa Skarbu Państwa będzie dusz partyjny, tak? To po prostu nie może działać, tak? Stąd te kiksy KGHM-u, stąd te żenujące sytuacje, w której premier Wita Antonowa z maseczkami bez certyfikatów, no, pokazujące słabość organów państwa, również brak informacji, które nie były przekazane, tak, ani samorządom, ani też na przykład tym, którzy mają w swojej gestii DPS-y, co do pewnych działań, które należało podjąć wcześniej, te zapowiedzi głównego inspektora sanitarnego, tak, że do nas wirus nie dojdzie, na granicy mierzenie temperatury przez prezydenta Dudę i Morawieckiego, że nie wpuścimy wirusa do Polski, no to wszystko pokazuje tak naprawdę, że to się sprowadza do elementów wizerunkowych, PR-owskich, a w zakresie takim zarządczym jest dramatycznie, czego przykładem również były te próby zorganizowania pocztowych wyborów, wydania bardzo dużych pieniędzy na te pakiety wyborcze i to jest na dzisiaj problem. Stąd biorąc pod uwagę te niepewności, trudno mi na dzisiaj już powiedzieć jednoznacznie, tak, że my utrzymamy wszystkie inwestycje, ale tramwaj na Narmowice niewątpliwie będzie zrealizowany. Głogowska też będzie zrealizowana i my mamy w Poznaniu pewne rezerwy, które ja w tej chwili też uwalniam,
na wypadek kryzysu. Mam takie podejście typowo poznańskie, wielkopolskie, że liczę pieniądze, bo wtedy starczają na dłużej. Nie wydajemy ich na rzeczy zbędne, bo jak się wydaje na rzeczy zbędne, to kiedyś zabraknie na potrzebne. Stąd jeśli chodzi o te wszystkie wcześniejsze postulaty takiego rozdawnictwa, takiego swobodnego wydawania pieniędzy, starałem się tego unikać. Jestem pokoleniakiem od nie wiem, wielu pokoleń i mam tak wpojone te zasady takie właśnie tego oszczędnego trybu życia. Buty, które mam teraz na sobie, to mają tak spokojnie 10 lat, tak? No i tak właśnie wypastuję. I to jest moje podejście do wszystkiego, łącznie też do tych inwestycji, czyli nie po to się inwestuję, żeby pokazać, napiąć muskuły, oddać jakąś następną halę, która będzie kosztowała rocznie 330 milionów czy więcej, oddać jakieś fajerwerki, zrobić jakąś imprezę sportową, która tak naprawdę będzie kosztowała majątek, a potem tak naprawdę trzeba tylko będzie płacić zobowiązania, tylko są to inwestycje powiązane również z inwestycjami sektora prywatnego. Czyli jeżeli my inwestujemy w Święty Marcin kwotę 100 milionów, z czego 50 mamy w układzie do finansowania unijnego, to inwestycje prywatne w tym obszarze wynoszą około 200 milionów. I to jest moim celem, żeby nasze inwestycje były impulsem dla sektora prywatnego, były impulsem również dla przyciągania kreatywnych, młodych osób, bo to się przekłada potem na wpływy z PIT-u i to są naczynia połączone. Jednocześnie też atmosfera miasta, w którym ta kultura jest istotna, miasta, które oddycha wolnością, miasta, w którym inwestuje się w transport publiczny, ścieżki rowerowe, to tereny zielone, czy autobus elektryczny. No ja właśnie przed chwilą wróciłem z podpisania umowy, bo zakupiliśmy aż 37 nowych autobusów elektrycznych. Mamy już 21. Czy to są przecież Solarisa? Tak, Solarisa. Jednocześnie to są też miejsca pracy w Wielkopolsce, bo to są przecież tutaj, no, że tak powiem, zamiedzą, tak, produkują te autobusy. Stąd jakby dwa elementy. Z jednej strony inwestujemy 107 milionów w nowe autobusy i stacje do ładowania. I z tych 107 milionów, aż 90 to są środki z Unii Europejskiej. Czyli ta nasza przynależność do Unii Europejskiej, możliwość pozyskiwania tych pieniędzy, to jest nie tylko kwestia emisji spalin niskiej czy zerowej, to jest również kwestia emisji hałasu. Te autobusy przecież jeżdżąc po mieście, one są bardzo ciche. Ci, którzy mieszkają w pobliżu przystanków, nie muszą już w tej chwili ani wdychać tych spalin, ale też nie muszą słuchać, jak ten silnik głośno pracuje, plus komfort podróżowania. I te takie elementy typowo poznańskie właśnie, że nie napinamy mózgów, nie mamy tego działania, postaw się, a zastaw się. I to wszystko razem daje nam ten efekt, że widzimy też korzyści takie wynikające z przyciągania do Poznania i firm, ale też młodych, kreatywnych ludzi, którzy też wzbogacają miasto i swoją pomysłowością, ale też wzbogacają miasto tymi pieniędzmi, które zostawiają w postaci podatku PIT. Panie Prezydencie, mnie bardzo bliskie są te słowa, które Pan mówi na temat gospodarności, ponieważ urodziłem się w Stalinogrodzie, czyli w Katowicach. Tam etos pracy i świadomość tego, że pieniądze nie biorą się z bankomatu, tylko się biorą z pracy, a wychowany jestem w Poznaniu, to tak samo ten etos pracy i szacunek dla pracownika, szacunku dla samej pracy jako pracy zawsze był bardzo poważny i godny polecenia. Także bardzo dziękuję. Panie Prezydencie, mój kolega fotograf chciał też jedno pytanie zadać dotyczące zieleni. Jasne. Proszę bardzo, jeśli być uprzejmy. Chodzi mi o konflikt interesów społeczności lokalnej, a deweloperów. Tak? Budują na terenach zielonych, wycinają na stare drzewa, a społeczność lokalna chciałaby jednak zachować tą przyrodę. No, to jest w ogóle bardzo złożone, bo oczywiście, że nie można tego traktować w kategoriach, że jedno drzewo, które jest usunięte, jedno nasadzenie to jest to samo. Natomiast drzewa w tkance miejskiej mają swój ograniczony żywot. To nie jest puszcza, w której drzewo się rodzi,
i dokonuje swojego żywota i może mieć, nie wiem, 200-300 lat i tak naprawdę też to umierające drzewo jest jakimś elementem, który daje życie nowym tutaj roślinom i tak dalej. W takiej strukturze miejskiej, a drzewa były nasadzane w Poznaniu w sposób systemowy właściwie 100 lat temu. Szczególnie tam, gdzie są ulice, gdzie jest konieczność wymiany infrastruktury. Ja z wielkim bólem czasami muszę się godzić na to, że wymiana infrastruktury, bo te rury, które były kładzone 100 lat temu w kamienicach, gdzie na półpiętrze była toaleta, dzisiaj to zużycie wody jest zupełnie inne, są zupełnie inne średnice wymagane. Tak? Potrzeba jest też w tej infrastrukturze internetu i tak dalej. I te korzenie, które są, tak, najczęściej przy wymianie tej infrastruktury ulegają też zniszczeniu. Co więcej, w obszarach innych niż parki, drzewa, które mają już swój wiek, czasami nam się wydaje i tego nie widzimy, że one są tak naprawdę już w dużym stopniu obumarłe albo stwarzają poważne zagrożenie dla życia tych osób, które tam przechodzą, bowiem no, te drzewa mają kruche gałęzie. I teraz mamy tutaj splot wielu okoliczności. Teraz na Kościuszki też walczyliśmy o te drzewa jak mogliśmy, no ale w wyniku pewnych tutaj dyspozycji MON-u no musieliśmy się zgodzić na usunięcie pewnych drzew, będą nowe nasadzenia. W przypadku tramwaju na Narymowice musimy wyciąć aż 6 tysięcy drzew. Wprawdzie to są najczęściej drzewa no, nie jakieś cenne gatunkowo czy też gabarytowo. No, są to w większości samosiejki, natomiast no, to jest jednak 6 tysięcy drzew, które musimy wyciąć. No, ale pytanie jest takie, czy ten tramwaj tam poprowadzić, czy nie. Jednocześnie staramy się tworzyć nowe nasadzenia i tam, gdzie miało być pole golfowe, będzie 180 tysięcy nowych drzew. Również staramy się, tak jak na Świętym Marcinie nasadziliśmy 64 drzewa i to są platany, już drzewa bardzo wysokogatunkowe, zbierające też sporo zanieczyszczeń. Na Placu Kolegiackim również mamy bardzo ciekawe drzewa i ja pamiętam jeszcze, jak 20 lat temu, ten czas szybko leci, robiłem nasadzenia na tej działce, gdzie dziadek Powstania Zjednoczonych Polskich dom wybudował. No i to były takie jakieś tam malutkie choinki, ale to po 10 latach naprawdę były bardzo już dorodne drzewa. I w przypadku pewnych terenów, gdzie plany zagospodarowania przestrzennego pozwalają na zabudowę, no oczywiście staramy się chronić w maksymalnym zakresie klimę zieleni. W maksymalnym zakresie staramy się chronić ten dobry, cenny drzewostan. Natomiast polityka to sztuka kompromisu i my musimy czasami, jeżeli inwestor tworzy nowe miejsca pracy, szukać kompromisów, gdzie część drzew zostaje albo przesadzonych, albo w zamian za to usunięcie drzew następuje rekompensata i te nasadzenia są już jakby na zupełnie innym poziomie jakościowym. Jednocześnie też. Tam, gdzie są w tej chwili takie ulice jak Święty Marcin czy Plac Kolegiacki, to my również tworzymy całą infrastrukturę, która służy do ochrony tego drzewa, do podlewania. Przez wiele lat tego okresu słusznie minionego, który niestety no, czasami widzimy teraz podobieństwa, jeśli chodzi o PiS i PZPR, ale też przecież te ulice jak były odśnieżane, jak był śnieg, opady śniegu, to też były też często no, w sposób taki niewłaściwy zimą traktowane poprzez sól i inne elementy, które powodowały, że to się topiło. Tak? Ale to miało oczywiście wpływ na ten system korzenny i tak dalej. Teraz te drzewa, które były takie cenne, nasadzane właśnie 100 lat temu, właściwie we wszystkich miastach takich, gdzie Niemcy rządzili, to de facto były przecież czy w Berlinie, czy we Wrocławiu, tak, czy w Poznaniu jeszcze właśnie to jest 100 ileś lat temu, to te nasadzenia nie brały pod uwagę tego, co trzeba zrobić dla systemu korzennego. Nikt wtedy nie myślał w takiej perspektywie, że to drzewo ma tutaj być przez następne 100 lat. I dzisiaj często ten system korzenny jest zniszczony. Dzisiaj często te drzewa przez fachowców, ja nie mówię tutaj o tych osoby, które tego nie mają tej wiedzy, ja też nie mam tej wiedzy fachowej, tak? Oni no, uważają, że to drzewo po prostu za chwilę i tak samopadnie, albo mieliśmy protesty też mieszkańców
i dziennikarze, którzy to nagłaśniali, w sytuacji, gdy na przykład drzewo przez ostatnie 2 czy 3 lata w ogóle nawet liści nie wypuściło. I ono już tych liści nigdy nie wypuści. No i teraz pytanie jest takie, czy to drzewo należy trzymać, czy lepiej je ściąć, kiedy ono też jest jakąś tam przeszkodą w układzie architektonicznym i też nasadzić ewentualnie w innych miejscach, czy tworzyć fikcję, że jest drzewo. Tak, ja widziałem protesty naprawdę bardzo mocne w stosunku do drzew, które przez 2 czy 3 lata też nie puściły ani jednego liścia. Myślę, że to pytanie wyczerpało pytanie Waldka. Tutaj mamy uwagę, że ja że wrzeszczę, jak ktoś wyraził się, a ściszam specjalnie głos pana prezydenta. Zapewniam pana Mariana, że tak nie jest. Po prostu taki pogłos jest w tym pomieszczeniu i prezydent jest bardzo spokojny. Postaramy się poprawić. Oczywiście. Jak również, jeżeli już odpowiadam widzom, to szereg pytań, które się pojawiło, postaramy się odpowiedzieć, zarówno administracja sekretariatu pana prezydenta, jak i ja, w osobnych, bo te pytania są, one widnieją i trudno na bieżąco od razu, żebym ja tłumaczył, prawda, czy czytał. Są ciekawe pytania, są też zaczepki, tak, no, ale też te zaczepne, proszę spokojnie, tak. Tak, także odpowiemy pisemnie przez internet na te wszystkie pytania. Ja dzisiaj rano zostałem pozbawiony kilku pytań przez pana Roberta Mazurka, który miał wywiad z panem prezydentem. Nie będę oceniał, bo o język kaszubski, bo to było jak na tej klasy redaktora trochę niepoważne. Czy to było typowe dla tego redaktora, a jednocześnie też jakoś nie pozwolił mi na to, żebym wymienił te wszystkie egzaminy, które 29 czerwca są przewidziane. Ja też mogę Państwu je podać, bo to nie jest język oczywiście kaszubski, jest bardzo wiele różnych przedmiotów, które również tego dnia będą miały miejsce, jeśli chodzi o matury. I no to jest taka specyfika akurat tego redaktora, który lubi w ten sposób właściwie traktować wywiad. Bardziej chodzi o to, żeby taki pojedynek zrobić, ale już od razu mówię, że tutaj 29 to będą języki mniejszości narodowych, będzie matematyka w języku obcym, historia w języku obcym, geografia w języku obcym, biologia w języku obcym, chemia w języku obcym, fizyka i astronomia. Fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych klas. I jeżeli ktoś myśli, że te dwujęzyczne egzaminy są czymś wyjątkowym, to od razu uprzedzę, że bardzo wielu absolwentów korzysta dzisiaj z tej możliwości, którą mamy dzięki otwartym granicom. I takie egzaminy pozwalają potem na to, żeby zdawać na studia czy w Niemczech, czy w innych krajach. To też bardzo nas wzbogaca. Bo podróże kształcą i jeżeli komuś się wydaje, że to nie jest istotne, naprawdę ja zachęcam też wszystkich do uczenia się języków obcych. To naprawdę warto, bo to rozszerza horyzonty. Widzimy, co to znaczy, jeżeli ktoś jest ograniczony, tak jak Jarosław Kaczyński, i nie zna języków poza rosyjskim, tak? No potem czyta tych różnych tam bolszewików, tak? I tyle właściwie z tego mamy. Gdyby miał te horyzonty szersze, gdyby znał angielski, tak jak Sikorski, czy gdyby znał niemiecki, no to ile on by miał szersze spojrzenie na rzeczywistość, on by rozumiał zupełnie inaczej świat. Mógłby sobie posłuchać wiadomości CNN, BBC, czy też tych niemieckojęzycznych. Podróże kształcą, zachęcam wszystkich do uczenia się języków i bardzo się cieszę, że w Poznaniu wielu maturzystów decyduje się właśnie na tego typu egzaminy, a potem kontynuuje swoją edukację na studiach poza Polską, wracając do Polski, wzbogacając ją o pewne doświadczenia, o to, co zobaczą w innych krajach. Warto się uczyć języków obcych, warto jest poznawać inne kultury i w tym momencie to nie jest język kaszubski, ale to tutaj z panem Mazurkiem już nie chciałem polemizować, bo każdy może te języki traktować inaczej. Mamy najlepszy i największy wydział anglistyki. Mamy również bardzo dobre te wszystkie
filologie skandynawskie, język niemiecki, który jest na bardzo wysokim poziomie, czy język hiszpański. I to naprawdę warto, to wzbogaca. To również potem czyni Poznań i Wielkopolskę bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów zagranicznych. Bo nasi absolwenci mówią biegle potem w językach obcych i tylko się z tego cieszę. Pełna zgoda. Panie prezydencie, zahaczyliśmy o 28 czerwca, obchody poznańskiego czerwca przede wszystkim i planowanych z uporem maniaka wyborów prezydenckich w tymże dniu. Rozmawiałem z bohaterką czerwca 56, znaną doskonale panu prezydentowi, zaprzyjaźnioną z panem prezydentem Awaną Banasiak. Tam jest zdjęcie. O właśnie, o właśnie. Tak, widzimy w rogu lewym. To jest właśnie 60. rocznica, kiedy obroniliśmy czerwiec przed Macierewiczem. No i właśnie, w tym momencie, jeśli można, to jedno zdanie o Andrzeju Białasie, który na pierwszej linii w imieniu pana prezydenta zatrzymał tą macierewiczowską inwazję. Andrzeja nie ma już wśród nas, ale wspominamy go z wielkim szacunkiem. Andrzeju, jesteś w naszej pamięci. Także panie prezydencie, ze wszech miar ta data 28 czerwca jest trochę niefortunna, już powiem tak najbardziej delikatnie. Nie będziemy w tej chwili, nie rozstrzygniemy, czy będą, czy nie będą, bo niestety kto inny o tym decyduje. Natomiast my, poznaniacy, chyba byśmy się poczuli troszkę źle, gdyby nam tą datę zawłaszczyli dla wyborów, a również zakłócili te egzaminy w szkołach. Ja mam jeszcze jedną... Ale to może tak parę zdań ten komentarz. No, po pierwsze, my zwróciliśmy uwagę rządzącym, bo to oni nas poprosili o spotkanie. To pani premier Emilewicz prosiła mnie o spotkanie i takie spotkanie zorganizowałem, w którym reprezentanci Unii Metropolii i Związku Miast Polskich przedstawili swoje zastrzeżenia i uwagi dotyczące organizacji wyborów. Już raz podjęto próbę organizacji tych wyborów bez nas, robiąc na siłę, dążąc do tego, by one odbyły się 10 maja w formie jakiejś korespondencyjnej, bo jakiś psychopata uznał, że w tym dniu te wybory się mają odbyć. W związku z tym Sasiny i inne, nie powiem już tutaj, sługusy tak naprawdę próbowały się w te łaski prezesa wkupić, tak? Wydając 70 milionów złotych bez podstawy prawnej, tak, na organizację wyborów, które się nie odbyły. W związku z tym my uznaliśmy, że polską racją stanu jest to, żeby nie kompromitować nas na zewnątrz i żeby nie organizować po raz drugi wyborów, które się nie odbędą. No bo to nikomu to nie służy, to są koszty, to są niepotrzebne emocje, to jest ośmieszanie kraju na zewnątrz. W związku z tym wskazaliśmy na to, że po pierwsze trzeba uzupełnić składy komisji obwodowych, tak? Po drugie, trzeba tych ludzi przeszkolić. Po trzecie, trzeba przygotować też odpowiednie pomieszczenie, bo mamy pandemię, o których niektórzy zapominają. W związku z tym trzeba w szkołach przygotować większe pomieszczenie, na przykład sale gimnastyczne, a tam, gdzie tych komisji obwodowych jest kilka, a sala gimnastyczna jedna, ewentualnie szukać alternatywy, być może jakieś przenośne namioty, w których będzie można te głosowania zrobić. Tak? Wskazaliśmy również na to, że brak jest wytycznych sanitarnych, brak jest de facto na dzisiaj podstawy prawnej, jak przygotować wybory w sytuacji, gdy jeszcze nie ma ustawy. I wskazaliśmy na to, że z jednej strony jest to bardzo niedobre, jeżeli nie będziemy mieli prezydenta, z winy oczywiście rządzących, bo to tylko i wyłącznie oni do tego doprowadzili, wystarczyło wprowadzić stan klęski nadzwyczajnej i tutaj nie byłoby żadnych problemów, tak? Automatycznie wydłużona jest kadencja prezydenta Dudy. Po ustaniu tego czasu, w ciągu 60 dni można zrobić wybory i temat jest rozwiązany, tak? Ale jeżeli ktoś właśnie nie potrafi kupić, przepraszam, głupich maseczek, tak? I wita na lotnisku jakieś podróbki, które ktoś tam wysyła, tak? Antonowe, to w tym momencie trudno, żeby on też potrafił ogarnąć taką skomplikowaną materię jak wybory. Ale my też pokazaliśmy, gdzie są problemy, co należy zrobić. I teraz to jest tylko kwestia odpowiedzialności. Jeżeli Sejm głosami tych polityków Zjednoczonej Prawicy
prawicy przegłosuje ten termin 28 czerwca, to oczywiście samorządy zrobią wszystko, żeby te wybory zorganizować. Natomiast za ewentualne, za klęskę albo za to, że nie dojdzie do tych wyborów, tak, no to tutaj chcemy, żeby było jasno powiedziane, kto ponosi odpowiedzialność. To nie tak, że my nie przestrzegaliśmy. My przestrzegaliśmy w formie pisemnej, poinformowaliśmy. A jeżeli oni zrobią te wybory 28 czerwca w Poznaniu, no to ja sądzę, że po tych wyborach PiS w Poznaniu zejdzie do podziemia. To taki łomot, jaki oni dostaną wtedy, tak? Jeżeli będą chcieli w tym dniu wybierać osobę formatu Andrzeja Dudy, no to ja przewiduję, że Andrzej Duda w Poznaniu, tak, poniesie nawet nie klęskę, bo to będzie coś mocniejszego. I w układzie tak naprawdę naszym opozycyjnym Poznania jestem przekonany, że to będzie wielką mobilizacją i nie pozwoliliśmy tak naprawdę ani w 56 roku komunistom pluć nam w twarz, nie pozwoliliśmy na to Macierewiczowi dzięki takim osobom jak Andrzej Białas czy na przykład pani Aleksandra Banaszek, ale też tej mobilizacji KOD-u i tych wszystkich osób, które uznały, że nie można tutaj fałszować historii i ten hołd tym osobom się należy. Mieszanie w to ofiar katastrofy smoleńskiej jest nadużyciem i jest absolutnie niedopuszczalne. I w tym zakresie jestem przekonany, że jeżeli taką datę przeforsują w Sejmie, to tutaj to wykreuje jeszcze większą mobilizację mieszkańców Poznania, żeby zagłosować na kandydata, który będzie godnym prezydentem, a nie pośmiewiskiem, długopisem i tak naprawdę zaprzeczeniem tych cech, które powinien mieć prezydent RP. Panie prezydencie, słucham pana z wielką uwagą i mam wrażenie, że pan działa lokalnie, ale myśli globalnie. To jest wielka cecha, to jest cecha przywódców, bo można się skupić tylko na swoim poletku poznańskim, prawda? Natomiast jeżeli pan porusza i widzi sprawy, które dotyczą no, w zasadzie wręcz Europy, prawda? Bo Polska jest w Europie historycznie, kulturowo, mentalnie, to takiego prezydenta byśmy chcieli. Ja myślę, że grupa ludzi, którzy mówią głosem prawie obywatelskim, to jest właśnie pan. Jest Hołownia, który mówi bardzo fajne rzeczy, tylko nie ma jeszcze tej wiarygodności zbudowanej. I ja bym na przykład chciał, żeby nasz chyba wspólny kandydat Rafał Trzaskowski wziął coś samorządowca, którym jest dobry chyba samorządowcem, z pana, coś z Tyszkiewicza, Wadima Tyszkiewicza i coś z Hołowni, prawda? Żeby to był naprawdę reprezentant ludzi, zwykłych obywateli, którzy mają swoje potrzeby i do tego jeszcze może wciągnąć tych, którzy żyją obok państwa, czyli korzystają z różnych dobrodziejstw państwa, natomiast nie biorą udziału w życiu tego państwa, nie biorą udziału w wyborach. Nie wiem, to pewnie mądre głowy nad tym myślą, jak ich przyciągnąć, bo takie wezwanie chodźcie z nami to za mało. Młodzi ludzie muszą czuć, że odpowiadają za swój wybór, że wybór dobrego włodarza nie spowoduje, że im zamkną możliwości kulturalne, jak na przykład Maltę, udział w Malcie, czy udział aktorów na ulicach i tak dalej, już o internecie nie wspomnę. Także to jest taka refleksja po tym właśnie w kilku słowach pana o myśleniu globalnym. No, po pierwsze, pana Hołowni nie znam. Jeśli chodzi o media, niezależnie od tego, czy to będzie pan Hołownia, czy pan Mazurek, czy ktoś jeszcze inny, to podchodzę do tego oczywiście z szacunkiem. Natomiast taka realna praca w polityce i bycie PR-owcem czy sprawnym w układzie mediowym, to nie to samo. Tak? I teraz ja bym nie chciał w tym momencie zniechęcać do głosowania na pana Hołownię, bo to nie o to chodzi. Natomiast jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, to on już pokazał swoim życiorysem i tym doświadczeniem i swoją postawą, że coś potrafi zrobić. Potrafi się zmierzyć z trudnymi wyzwaniami. Ja za Rafała ręczę, co więcej, ja bym nawet nasze relacje nazwał, może przyjaźnią to byłoby to za bardzo
za mocne słowo, ale to jest na pewno dobry kolega, otwarty umysł, otwarty na ciekawe i mocne argumenty, otwarty na słuchanie innych. Ja jestem, ja ręczę za Rafała, że on będzie dobrym prezydentem RP. Co więcej, wybór Rafała Trzaskowskiego daje gwarancję, że on z pewnością nie będzie jakimś zakładnikiem partii politycznej, bo on na dzisiaj, będąc prezydentem Warszawy, ma tak dużą niezależność partyjną, tak samo jak ja zresztą. Ja pokazałem, że można być członkiem Platformy Obywatelskiej, a jednocześnie można mieć jednoznaczne stanowisko w sprawach czy Marszu Równości, ekologii. I to pokazywałem od samego początku, tak? Tutaj nie było sytuacji, w której jakieś osoby, które były nominatami partyjnymi, wchodziły do różnych spółek i tym kluczem do wyborów personalnych była przynależność partyjna. I w związku z tym z pewnością Rafał Trzaskowski będzie niezależnym kandydatem, a jednocześnie też jestem w 100% przekonany, że wybór Rafała Trzaskowskiego na prezydenta RP będzie się wiązał z przyspieszonymi wyborami i przywróceniem Polsce normalności. To będzie również godne reprezentowanie Polski na zewnątrz. To jest kwestia oczytania, znajomości języków, tych wszystkich kontaktów, które ma Rafał Trzaskowski również na poziomie czy Europy, czy też Stanów Zjednoczonych. I również gwarantuje, że jest to człowiek, któremu woda sodowa do głowy nie uderzy. Ja znam Rafała od kilku lat, ja go bardzo mocno namawiałem do startu w tych wyborach i teraz zrobię wszystko, by pomóc mu, by te wybory wygrał. A najważniejsze przemówienie Rafała będzie właśnie miało miejsce w sobotę. Proszę słuchać tego przemówienia. Proszę się przygotować, bo Rafał powie bardzo ważne rzeczy i warto tego posłuchać. Czy mówimy o Poznaniu? Tak, w sobotę w Poznaniu. W sobotę w Poznaniu o 16:00 w symbolicznym dla Poznania miejscu. Symbolicznym. W symbolicznym dla KOD-u miejscu, czyli na Placu Wolności. Zaraz przy tym muralu Konstytucji. W tym miejscu, gdzie gromadziliśmy się od kilku lat, protestując przeciwko łamaniu Konstytucji, w miejscu, w którym się razem gromadziliśmy, broniąc nauczycieli, sędziów, mediów, w tym miejscu, które jest tak bliskie wszystkim, którzy kochają wolność. Tam, gdzie jest ten neon wolność, tam Rafał o 16:00 będzie miał najważniejsze przemówienie tej kampanii. I to jest też bardzo istotne, że Rafał wybrał Poznań. To się wiąże również z tym, co w Poznaniu się działo przez ostatnie lata. Bo to z Poznania płynął przykład, co należy robić, jak należy się zachować. To państwo, jego obywatele, to ta silna opozycja, to również wyniki wyborów do Europarlamentu, do parlamentu, wyborów samorządowych, za które też państwu serdecznie dziękuję, bo to, że możemy teraz te rzeczy robić, które robimy, to też wynikało z tego, że obdarzyli nas państwo zaufaniem w Poznaniu. Jeżeli spadliśmy w taki patetyczny, ale słuszny ton, to ja jeszcze dopowiem, że na tymże placu, właśnie po drugiej stronie, z okna bazaru, pan Derewski przemówił do poznaniaków i oni ruszyli o walkę o wolność. 100 lat temu. Bo pan wspomniał o Śląsku, ale to tak już jest, że jak w Poznaniu się za coś bierzemy, to doprowadzamy to do finału. To słowa są ważne, ale my jeszcze bardziej lubimy czyny. Jak się za coś zabieramy, to nawet jak to jest powstanie, to je wygrywamy. I stąd uważam, możemy dać dobry przykład innym. Także moja synowa też jest ze Śląska i to takie podejście nasze, śląskie, wielkopolskie, czy to będzie powstanie, czy to taka praca, ale to daje efekty. Może w tym jest mniej romantyzmu, ale tu jest sporo pragmatyzmu i to czyni to życie przyjemniejszym. A o tych romantycznych elementach to możemy sobie ewentualnie to w sztuce teatralnej czy w kinie sobie pooglądać, ale chodzimy twardo po ziemi. Tej, panie prezydencie,
To fajna, 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 fajnie pogadaliśmy. Tak jest. Panie prezydencie, bardzo dziękuję. Porządek zaś ale musi być, więc skończyć musimy też, żeby już nie zamęczyć ani pana prezydenta, ani naszych słuchaczy. Jeżeli pan... Nie zanudzić, tak? Żeby nie zanudzić. Żeby chcieli nas jeszcze kiedyś posłuchać. Widzimy się w sobotę w Poznaniu na Placu Wolności o godzinie 16. Tam ważne przemówienie Rafała Trzaskowskiego. A państwu serdecznie dziękuję za uwagę, panu prezydentowi za poświęcony czas i towarzyszącym nam paniom, które tutaj pilnowały od strony technicznej, żeby to wszystko zagrało. Bardzo dziękuję i kończymy transmisję. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.